Cześć. W tym filmie sprawdzę skuteczność kilku sposobów na walkę z wysoką temperaturą wewnątrz samochodu, który jest zaparkowany w pełnym słońcu. Zapraszam. Żar leje się z nieba. Taka spiekota w mieście to piekło. Założenie jest proste. Sprawdzę, jak gorąco będzie w aucie, kiedy będzie ono stać na słońcu. Później będę sprawdzać, ile da zasłonięcie okien specjalną matą lub uchylenie ich. Oto mój sprzęt pomiarowy. Termometr cyfrowy z czujnikiem, który jest na kablu. Muszę teraz to wszystko gdzieś sprytnie umieścić. Tak to ogarnąłem, wyświetlacz jest tutaj blisko okna. Czujnik umieściłem tutaj, nie jest on narażony na bezpośrednie działanie słońca, także myślę, że każdy odczyt, każdy pomiar będzie uczciwy. Póki co zamykam samochód i zobaczymy, jaka będzie panować w nim temperatura za 15 minut, tak aby mieć jakiś punkt odniesienia. Minęło 15 minut i w środku mamy 51 stopni. Teraz będę chciał wychłodzić wnętrze samochodu i przed każdą próbą będę robić tak samo, po to, aby przed jej rozpoczęciem temperatura w środku była niemal identyczna. Wnętrze udało się schłodzić do około 27 stopni. Teraz założę na przednią szybę matę odbijającą promienie słoneczne, natomiast na boczne okna założę dedykowane zasłony montowane na magnesach. Tak to wygląda od środka. Zdecydowanie jest ciemniej. Od razu czuć, że mniej tego słońca wpada do kabiny. Zostawiam samochód na 15 minut i zobaczymy, jaka będzie temperatura. 15 minut minęło, czas na chwilę prawdy. Nie widzę z zewnątrz, jaka jest temperatura. Otwieram drzwi. 46,1. Także no, jest to zauważalnie odczuwalna różnica. Kolejna metoda polega na tym, że zostawiam samochód z lekko uchylonymi szybami. Widać, że temperatura już rośnie dosyć szybko, już są 34 stopnie ponad, a dopiero wyszedłem z auta. Zobaczymy, co będzie za 15 minut. Możecie się pewnie zastanawiać, dlaczego ta szpara jest taka duża, normalnie nikt by takiej nie zostawił, no ale ten samochód z tyłu nie ma otwieranych szyb. Gdybym mógł je otworzyć, przewiew byłby nieco większy, a tak muszę polegać tylko na drzwiach z przodu. Wracam do samochodu. I 48,2. Plan teraz jest taki. Zamknąłem szyby, zamykam samochód i oddalam się na kilka chwil po to, aby wnętrze mogło się z powrotem nagrzać. Kiedy wrócę, zobaczę, która z metod pomoże mi w miarę szybko je schłodzić. Wracam do samochodu. Wnętrze, jak widzicie, ponownie dosyć konkretnie się nagrzało. Zobaczymy zaraz, ile nam da otwarcie wszystkich drzwi. Teraz w aucie będzie konkretny przeciąg. Zobaczymy na przykład po 5 minutach, o ile spadnie temperatura. Po 5 minutach temperatura, jak widzicie, spadła do 37,6. To tak się waha, 37,7, 37,6. Przestał wiać wiatr. Kiedy wiał bardziej, no to przez chwilę było nawet 36 stopni. W każdym razie teraz zamknę samochód ponownie i kiedy osiągnie wnętrze z powrotem wysoką temperaturę, to zobaczę, ile nam da na przykład wachlowanie drzwiami. Wracam do samochodu. Temperatura 52,2 stopnie. Nie wiem, czy to widzicie. Nie chcę jeszcze otwierać drzwi, żeby się wnętrze nie zaczęło wychładzać. Plan jest taki. Otwieram drzwi pasażera, a drzwiami kierowcy będę starał się wypompować powietrze ze środka. Pięć minut minęło. 42,3 stopnia Celsjusza. Także widzicie, że jest to metoda mniej skuteczna niż po prostu otwarcie drzwi i poczekanie. Raz, że ręka boli, a poza tym wszyscy na parkingu patrzą się na ciebie jak na debila. Klimatyzacja jest najskuteczniejszą metodą chłodzenia. Po 5 minutach 33
2,2 stopnia. Poczekam, aż samochód schłodzi się do temperatury 27 stopni, tak jak miało to miejsce wcześniej. Zaparkuję w cieniu i zobaczymy, jak bardzo wnętrze nagrzeje się po 15 minutach. Samochód jest odpowiednio schłodzony. Zamykam go. 15 minut minęło, czas na wynik. 39,5 stopnia. Nieźle, naprawdę nieźle. Cień robi robotę. Wszystkie eksperymenty już za mną. Pamiętajcie, aby traktować to raczej jako taki orientacyjny punkt odniesienia. To nie było precyzyjne, laboratoryjne badanie. Natomiast jeżeli chodzi o wnioski, to najlepiej parkować w cieniu i mieć zawsze sprawną klimatyzację. Natomiast jeżeli ona nie działa albo nie mamy jej w samochodzie, to najlepiej przed podróżą przewietrzyć dokładnie samochód, otwierając wszystkie drzwi. Dzięki za obejrzenie tego filmu i do zobaczenia w kolejnych.